Cześć, witam wszystkich serdecznie i cieszę się, że coraz więcej osób zagląda tutaj na mój kanał na YouTube, obserwuje moje filmy i nie zamieszczam też jakichś badziewi rzeczy zbędnych, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć, dlaczego sesja mentoringowa na uczelni wyższej może być korzystna, bardzo ważna, czasami przełomowa dla Waszej dalszej kariery zawodowej, a jak to było w moim przypadku? Po latach zdecydowałem się na kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia o studia pedagogiczne, kierunek poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. I tak sobie pomyślałem, że właśnie chciałbym jeszcze kontynuować gdzieś karierę zawodową w działach HR, w działach doradztwa. Doradztwa, też coachingu, mentoringu. I uczelnia zaproponowała mi sesję mentoringową, no właśnie, uczelnia pedagogiczna. Zresztą planuję nadal jeszcze, chociaż jestem już doradcą zawodowym, uzupełnić jeszcze wykształcenie o podyplomowe studia HR. A więc uczelnia wysłała mnie właśnie na sesję mentoringową w mega profesjonalnej firmie Human Partner, której prezesem zarządu jest pan Marcin Kowalski. I było to kilka takich sesji, które odbywały się co tydzień. W bardzo miłej atmosferze, a pan Marcin Kowalski przekazuje wiedzę w taki sposób merytoryczny, konkretnie i na temat. Więc wiele wyniosłem, ale konkrety. Dowiedziałem się, jak powinien wyglądać profesjonalny dział HR i to od praktyka, który już działa w tej branży dosyć długo. I robi to w sposób profesjonalny. Ja zachęcam do prześledzenia także strony Human Partner, także grupy na Facebooku, strony na Facebooku, również na LinkedIn, profilu zawodowym. Co więcej, no oprócz takich rzeczy zwyczajowych typu analiza SWOT, czyli analiza gdzieś tam, analiza także własnych talentów, potencjałów, ale także ograniczeń. Co jeszcze? Dostałem taki obszerny materiał na temat rynku pracy w kolejnych latach, a zaznaczę, że to się działo jeszcze, kiedy nikt nie przewidywał, nikt nie nawet nie myślał o żadnej pandemii. To był rok 2019 jeszcze i to na początku. I w związku z tym dowiedziałem się, że pewne rzeczy wiedziałem wcześniej o bankowości, że w bankowości coraz więcej czynności, funkcji będą zastępowały maszyny. O tej redukcji, ale także w innych branżach. I gdzie warto, a gdzie już może nie warto zakotwiczyć, kiedy na przykład będzie trudna sytuacja zawodowa, kiedy, bo dzisiaj rynek jest nieprzewidywalny, dzisiaj o tym wiem. Zresztą już pracę doręczycieli coraz częściej zastępują drony. Na zachodzie jest to od dawna i w Polsce niedługo będzie podobnie. Co więcej, otrzymałem także taką merytoryczną wiedzę, jakie studia należy skończyć podyplomowe. I to najlepiej takie. Pan Marcin podał mi kilka przykładów. Niekoniecznie we Wrocławiu, czasami warto zainwestować czas, pieniądze i kończyć studia w Warszawie czy w innym mieście. Myślę o tym bardzo poważnie. Również. Dzisiaj realizuję się także jako doradca zawodowy, pomagam. Oprócz tego, co więcej, po pedagogice jeszcze na ostatnim roku zrobiłem przygotowanie podyplomowe. To taka mała dywagacja i wzmianka. I uczę przedmiotów prawnych w szkole policjalnej dla dorosłych. Ale co więcej, tutaj właśnie świetnie zrealizowane to wszystko. Dowiedziałem się, jak wygląda rynek HR, jak powinien wyglądać, jak nie powinien. Jak to wygląda za granicą, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ceni się pracownika i pracownik zadowolony to jest pracownik, który efektywnie wykonuje swoją pracę. I my w Polsce jeszcze też musimy się tego nauczyć, bo jest niestety duża dyrektywność. Pan Marcin Kowalski zachęcił mnie do uczestnictwa w spotkaniach Dolnośląskiego Forum HR. Udało mi się w kilku sesjach uczestniczyć, gdzie dowiedziałem się naprawdę, jak wygląda praca w Szwajcarii, w Europie Zachodniej, gdzie nie ma takiej dyrektywności, bo dyrektywność nie jest wcale konieczna. Powinniśmy motywować pracowników, powinniśmy ich tutaj zachęcać, ale motywacja, nawet dyscyplina nie jest równoznaczna z jakimś zamordyzmem, rygorem, a niestety tego jeszcze jest w Polsce bardzo dużo. Pozwolę sobie też przeczytać opinię właśnie pana Marcina. Zresztą ja też mam bardzo dobre zdanie i panie Marcinie Kowalski, szacunek ogromny. I teraz przeczytam.
Pan Przemysław Goranin, student Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, uczestniczył w programie mentoringowym, który miał na celu rozwój i doskonalenie kompetencji oraz zwiększenie świadomości na temat kształtowania własnej kariery zawodowej. Jako mentor oceniam współpracę z panem Przemysławem Goraninem bardzo dobrze. W trakcie naszych cyklicznych spotkań mentoringowych udało nam się wypracować szereg rozwiązań związanych z planowaniem własnej kariery zawodowej. Pan Przemysław Goranin jako mentor wywiązał się ze wszystkich ustaleń i zobowiązań, sumiennie przygotowywał się do wszystkich spotkań mentoringowych organizowanych w ramach projektu DSW. Oceniam, że nasza współpraca mentoringowa przyniosła wiele cennych korzyści osobistych. Prezes zarządu Human Partner Spółka z o.o. Marcin Kowalski. Tak, powiem tak. Oprócz tego, że jestem człowiekiem zdyscyplinowanym i bardzo poważnie podchodziłem do tej sesji, to uczestnictwo w tym było prawdziwą przyjemnością, bo pan Marcin zachęca i naprawdę robi to umiejętnie i motywuje. Widać, że działa praktyk tutaj. I tak działa ten cały dział HR. A jak nie powinna wyglądać praca firm szkoleniowych HR? Powiem wam, i to już nie odnośnie Human Partners, super profesjonalnej agencji, tylko niestety no, mamy nawet we Wrocławiu firmę niby szkoleniową, przedstawiają się jako firma o europejskim standardzie, a tak naprawdę był taki czas, że nie dawali osobom umów, niektórym, albo z dużym opóźnieniem i trzeba było je wyszarpywać, a także, co jest jeszcze szokujące, pracownikom HR, których zresztą znam i czytam opinię na Gołerku, oni mieli dodatkową pracę. Firma oszczędzała na serwisie sprzątającym i pracownicy przychodzili w eleganckich ubraniach i czyścili szalety w wolnej chwili od pracy, myli podłogi i tak dalej. Już zmienili, po tych opiniach na Gołerku, które są zbieżne i jest ich za dużo, żeby nie były prawdziwe, zmienili podejście. Zaznaczam, że ja nie mówię o firmie Human Partner, mówię o innej firmie. Nie chcę wymieniać nazwy, bo i po co. Jest jeszcze czas na opamiętanie. Natomiast to do pana Marcina. Jeszcze jedna rzecz. Polecił mi świetną lekturę książek Dariusza Użyckiego. Dariusz Użycki, specjalista od działu HR. I tam także, wiecie, jest takie przekonanie, że osoby zapracowane nie mają czasu na jakieś czytanie, hobby, nieprawda. Warto na to znaleźć czas, bo to, co nas motywuje do takiego entuzjastycznego działania, znajduje też przełożenie w pracy. Później pracujemy inaczej. I coś o tym wiem, bo prawo, w kierunku którego teraz się dokształcam, bo skończyłem administrację, specjalność administracja publiczna, teraz jeszcze kończę prawo, jest już moją pasją. Moją pasją jest historia także i różne dyscypliny humanistyczne, bo jestem humanistą, jakby nie patrzeć. Stąd mój sposób mówienia, taki może trochę rozwlekły, pełen dywagacji, jakiejś dygresji, ale taki jestem, co nie oznacza, że jestem gorszy. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli obserwujemy gdzieś opinie, pozytywne czy negatywne, jeżeli negatywne przeważają, jest ich bardzo dużo, są zbieżne, najczęściej już nie jest tak, że nieuczciwa konkurencja bruzi na Gołerku czy paru innych portalach. Chodzi o coś innego. Są one prawdziwe i powołuję się tutaj na autorytet bardzo doświadczonego profesjonalisty Dariusza Użyckiego. Jeszcze raz panie Marcinie dziękuję za polecenie właśnie książki i nawet pan Marcin mi udostępnił książkę tego specjalisty, którą przeczytałem w ciągu tygodnia. Zamierzam wrócić do lektury, jestem także na stronie, którą niedługo będę polecał. I teraz wam powiem tak. Warto korzystać z sesji, warto nie tylko oprócz praktyk zawodowych, korzystać z sesji mentoringowych również, a także jeżeli są jakieś sesje, które oferuje wasza uczelnia, a na dokształcanie się nigdy nie jest za późno, polecam. I nie wierzcie fałszywej teorii, że w pewnym wieku człowiek już nie może się uczyć, przyswajać wiedzy, bo jak mówi teoria andragogiki, uczymy się później także przez doświadczenia. Jeżeli zastanawiacie się, przyjaciele, nad właśnie sesją, dokształcaniem się, całym sercem jestem z wami, wierzę w was, dacie sobie radę. Ważna jest też samoświadomość, identyfikacja własnych potrzeb, jeżeli jeszcze i własnych talentów, możliwości, także ograniczeń.
A jeżeli nie jesteście świadomi, są różnego rodzaju testy. I są też takie sesje, które prowadzi właśnie między innymi Human Partner. Szczerze polecam, a teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, realizacji planów, marzeń. Dacie sobie radę. Wierzę w Was. I nie poddawajcie się, nie słuchajcie opinii jakichś ludzi, którzy bez uzasadnienia próbują Was wciągać w dół. To nie ma znaczenia. Oni nie przeżyją za Was życia. Serdecznie pozdrawiam. Głowa do góry. Dacie sobie radę. Wierzę w Was.